Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na filmik o tematyce dla mnie naprawdę ciekawej i też bardzo ważnej, więc jeżeli przytrzymam Was tutaj nieco dłużej niż zazwyczaj, 15, może nawet 20 minut, to mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. I po prostu to zrozumiecie. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem jedyną osobą, którą tutaj oglądacie, że macie jeszcze multum innych dziewczyn, których filmiki chciałobyście sobie w weekend nadrobić, no ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, posłuchacie, co w temacie filtrów do twarzy mam do powiedzenia, bo tak jak mówię, nie ukrywam, to jest temat ważny, szczególnie teraz, bo ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że w idealnym świecie każda z nas stosowałaby filtr codziennie i ja stosuję, ale wiem, że wiele osób jest takich, które w ogóle ten temat, których ten temat nie interesuje, do zaleceń wygłaszanych przez wielu dermatologów na świecie się nie stosują. No i nie wiem, tak może głupio się trochę łudzę, ale mam nadzieję, że może jak ja coś powiem, to może ktoś, nie wiem, będzie chciał coś zrobić. Nie wiem, może mam zbyt wysokie mniemanie o sobie i może to głupio zabrzmiało, ale tak. Fajnie by było, żeby te z Was, które nigdy nie stosowały filtra, które normalnie stosują filtra, żeby właśnie w tym roku jak najszybciej udało się pod taki produkt, który Wam się sprawdzi, taki produkt, którego używanie będzie przyjemnością i po prostu zaczęły chociażby od tego roku, zaczęły chronić swoją skórę. No ochronę swojej skóry może być za późno, ale lepiej, żeby za późno nie było, więc im to wcześniej zrobicie, tym będzie to z większą korzyścią dla Waszej skóry. Dzisiaj przygotowałam dla Was 5 produktów, 5 kremów z filtrem do twarzy, o których chciałam Wam powiedzieć i nie będzie to tylko takie spostrzeżenia z punktu widzenia, mojego punktu widzenia, czyli osoby z cerą mieszaną, strony tłustej, dlatego że są tutaj też produkty używane przez osoby z innym typem cery, więc tak naprawdę nie tylko osoby z cerą podobną do mnie, czyli mieszaną czy tłustą, znajdą coś dla siebie, ale też osoby z cerą mieszaną, suchą, bardzo suchą, czy nawet wrażliwą i alergiczną, więc mam nadzieję, że to będzie filmik przydatny dla każdego i też specjalnie dobrałam takie produkty, a nie inne, które są w bardzo różnych przedziałach cenowych. Są te produkty dosłownie od kilku złotych do poprzez te za 30, aż do tych za 70, 80, 90, także zależnie od Waszego budżetu, zależnie od Waszych chęci, zależnie od Waszych preferencji i typu Waszej cery, jestem pewna, że każda z Was znajdzie tutaj chociaż jeden typ, którym warto będzie się zainteresować. Natomiast zanim o tych konkretnych produktach, zanim przejdę do ich recenzowania, to naprawdę, kurczę, powiem Wam, że czuję się w obowiązku, aby te kilka zdań na temat tego, dlaczego powinniśmy używać filtry na co dzień, muszę powiedzieć. Wiem, że może to będzie nudne, jeżeli tego nie chcecie słuchać, to ja napiszę Wam w tym momencie, do jakiego momentu możecie sobie przewinąć, żeby tego nie słuchać, ale jeżeli nie przemówi do Was jeden aspekt, dlaczego filtry powinniśmy stosować, to mam nadzieję, że przemówi chociaż drugi. Ale w głębi serca wierzę, że przemówią oba, bo jesteśmy kobietami, każdy z nas chce długo wyglądać młodo i jestem pewna, że jeżeli macie 13, 15, 18 lat, to macie ciekawsze rzeczy do zastanawiania się niż jakoś do nie wiem, do roztrząsania niż czy za 30 lat będę miała zmarszczki, czy nie, czy będę miała przebarwienia, czy opadnie mi owal twarzy. Nie, no umówmy się, że jak mamy 16 lat, to się interesujemy innymi rzeczami niż pielęgnacją przeciwzmarszczkową i tym, czy będzie miały plamy pigmentowe za 30 lat. Natomiast z wiekiem to podejście się zmienia i jeżeli teraz ten temat Was nie interesuje, to może tak, nie wiem, liczę na to, że Was zainteresuje, bo ja Was o to poproszę, naprawdę gorąco na to liczę. Ale już Wam to mówiłam wielokrotnie i muszę powtórzyć to po raz kolejny. Dermatolodzy na całym świecie są zgodni, że gdyby nie zgubne działanie promieni słonecznych, to na naszej skórze zmarszczki pojawiłyby się dopiero po 60 roku życia. Mówię o tych zmarszczkach wywołanych właśnie uszkodzeniem skóry przez słońce, różnymi zmianami nieodwracalnymi, które słońce naszej skórze wyrządza. Oczywiście byłyby na naszej twarzy obecne zmarszczki mimiczne, które robią się nam od cieszenia michy i różne tam, wiecie, tak jak u mnie, zawsze mam te zmarszczki już wieczorem, bo cały dzień albo gadam przez telefon i się cieszę, albo gadam przez telefon i marudzę. W każdym razie gęba mi się nie zamyka przez cały dzień, albo się cieszę, albo się denerwuję. No i to tutaj właśnie w okolicy ust ma swoje odzwierciedlenie. Na całe szczęście jeszcze jestem w takim wieku, że kiedy idę spać i wstaję rano, to twarz jest nadal gładka i mam nadzieję, że przez najbliższe kolejne lata tak będzie wyglądać. Ale myślę, że każda z nas chce wyglądać młodo. To czy mamy kilkanaście, czy
20, 30, 40 lat, no to każda z nas jednak chce w przyszłości wyglądać młodo. Jeżeli możemy mieć twarz praktycznie gładką, z mniejszą ilością zmarszczek, bez przebarwień, bez jakichś plant pigmentacyjnych czy jakichś innych zmian skórnych, no to myślę, że warto, naprawdę warto te kilkadziesiąt sekund dziennie podczas tej naszej szybkiej porannej rutyny poświęcić właśnie na stosowanie kremu z filtrem. Natomiast jeżeli ten aspekt przeciwzmarszczkowy Was nie rusza, to może ruszą Was statystyki. Dlatego, że niestety coraz częściej, z każdym rokiem odnotowywany jest wzrost zachorowalności na czerniaka, czyli na nowotwór skóry. A jeżeli możemy zminimalizować, bo to wiesz, to nie jest tak, że nagle będziemy stosować krem z filtrem, świat będzie piękny, będziemy miały 100 lat, będziemy młode i na nic nie umrzemy. Tak to nie działa. A jeżeli możemy zminimalizować ryzyko właśnie tego, że nasza skóra będzie się starzała szybko, że może mogą się do nas przyprowadzić jakieś naprawdę straszne choroby, to dlaczego by tych 50 sekund dziennie nie poświęcić na to, żeby sobie wklepać krem przeciwsłoneczny? Dobra, powiedziałam dlaczego, trochę nastraszyłam, to teraz przejdźmy do tych mniejszych rzeczy i opowiem Wam o kremach, które mi się sprawdzają, które sprawdzają się innym osobom, powiem Wam na jakich typach cery, jakie są ceny i dlaczego warto na nie postawić. To zapraszam Was do części drugiej. Doszłam do wniosku, że najłatwiej wszystkie filtry będzie pogrupować wraz ze wzrostem ich faktorów. Zacznę więc od 20. Zacznę od kremu, który tak naprawdę stricte kremem przeciwsłonecznym nie jest, ale jest to doskonała alternatywa dla dwóch innych produktów, czyli zwykłego kremu pielęgnacyjnego nawilżającego oraz innego filtra przeciwsłonecznego do stosowania na twarz. Jest to produkt marki Pharmaceris z linii A, czyli tej przeznaczonej dla cery alergicznej. Jest to lekki krem głęboko nawilżający do twarzy z SPF 20, czyli faktorem przeciwsłonecznym o numerze 20, o wartości 20. Tak lepiej powiem. Jest to produkt, który faktycznie jest lekki, ale równocześnie głęboko nawilżający, co automatycznie sprawia, że doskonale spisuje się do cery mieszanej, nie będzie również zbyt tłusty do cery tłustej, doskonale nawilży cerę normalną, ale i taką do takiej lekko przesuszonej się spisze. To nie jest produkt, który ja teraz stosowałam, stosowałam go wcześniej. W zeszłym roku stosowałam go również 2 lata temu, bo 2 lata temu raz pierwszy po ten produkt sięgnęłam. Natomiast teraz, nie teraz, bo kilka miesięcy temu kupiłam go, aby używał go mój chłopak. Mój chłopak ma odgórnie zalecone nie tylko przeze mnie, ale przez swojego dermatologa używanie kremu z filtrem. I o ile uważam, że zimą czy jesienią to stosowanie 50 w jego przypadku nie ma sensu, ale ta 20, gdzie to jest jednocześnie nie tylko filtr, ale i produkt nawilżający, gdzie on ma skórę wrażliwą i suchą, wiecie, po goleniu też często przesuszoną czy podrażnioną, to stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł i faktycznie on był z niego bardzo zadowolony. Ja mam cerę mieszaną, byłam z tego produktu zadowolona, on ma cerę suchą, bardziej wrażliwą i również z tego produktu był zadowolony. Marka Pharmaceris znajdziecie oczywiście w praktycznie każdej aptece. Jest to produkt, którego cena może się wiadomo wahać w zależności od apteki. W Superfarm pewnie będzie kosztował prawie 40 zł, a w innych aptekach pewnie 10 zł mniej, także spokojnie za 30 zł możecie go dostać. Tutaj jest opakowanie z takim tłokiem próżniowym, więc oczywiście produkt został tutaj już niestety nic nie ma, opakowanie jest pościutkie, więc teraz tylko trafię do śmieci, natomiast za te 30 kilka złotych dostajemy 50 ml naprawdę dobrego kremu. Jest on lekki, nie przytuści Wam skóry, ale jeżeli potrzebujecie głębokiego nawilżenia, a nie lubicie takich ciężkich, gęstych konsystencji, to jest z pewnością jest to produkt dla Was. Coś innego, już z wyższym filtrem, bo teraz mamy SPF 30, natomiast jest to produkt zgoła inny, odmienny od tego poprzedniego, dlatego że jest to matujący fluid przeciwsłoneczny do twarzy i dekoltu z filtrem 30. Jest to marka na pewno Wam doskonale znana, jest to Sun Ozone, czyli tania propozycja z Rossmana. Za ten filtr również o pojemności 50 ml zapłaciłam mniej niż 10 zł, w okolicy 8,50, około niecałe 9 zł, o ile dobrze pamiętam. I jest to produkt o wykończeniu takim bardziej matowym, który delikatnie matuje naszą skórę, ale nie jest to produkt przesuszający. Oczywiście nie polecałam go do stosowania przez posiadaczki skóry suchej, wrażliwej czy jakiejś mocno podrażnionej, bo to nie ten typ potrzeb. Natomiast jeżeli macie skórę normalną, skórę tłustą, mieszaną stronę tłustej, czy nawet ekstremalnie tłustą, to ten produkt jest tak leciutki, że jestem pewna, że sprawdzi się u Was doskonale. To jest moje odkrycie, na pewno to odkrycie tego miesiąca i od razu Wam zapowiem, że tak, w ulubieńcach podsumowaniu czerwca z pewnością się pojawi, bo jest to produkt naprawdę godny zainteresowania. Sprawdza się rewelacyjnie, zarówno bez makijażu sprawdziłam jego faktor, bo możecie pomyśleć, a krem za 9 zł z filtrem 30, to jakoś tak w parze nie idzie, może to jest słaby produkt, może wcale tak nie chroni.
chroni. Dlatego, że ostatnio zrobiłam sobie spacer do moich rodziców. Do moich rodziców mam niecałe 10 km i stwierdziłam, że nie będę tam jechać autobusem czy jakoś tam w inny sposób. Po prostu się przejdę, była piękna pogoda, bo to było jakiś czas temu. To nie tak jak teraz, że po prostu albo pada, albo słońce i pada, albo oleje, albo jest obrzydliwie. W każdym razie była piękna pogoda, było upały, było chyba 30 kilka stopni i ja szłam w pełnym słońcu całą drogę i twarz mi się praktycznie nie opaliła, co oznacza, że on naprawdę działa i ten faktor jest poparty działaniem, więc to nie jest tylko tak, że tani filtr, to może nie za bardzo się sprawdzi. Nie, ja Wam powiem szczerze, że naprawdę jestem z tego produktu bardzo zadowolona. Pod makijażem również sprawdza się doskonale, makijaż się szybciej na mnie spływa, twarz się szybciej nie błyszczy. Leciutka formuła, szybciutko się wchłania, więc ja naprawdę, jeżeli macie cerę normalną, tłustą czy mieszaną i lubicie takie lekkie w konsystencji produktu, które bardzo szybko się wchłaniają, to ja bym na ten filtr postawiła, poza tym 9 zł. Myślę, że tego nie pobijecie. Kolejny produkt, który stosowałam przez całą jesień i praktycznie przez całą zimę, niestety już się skończył. Zostało go, podejrzewam, ciut jeszcze na ściankach, więc jak rozetnę, to zobaczymy, ile go zostało, ale niestety już wyciskać się go nie da, więc na pewno mało. Jest to filtr z faktorem 40 o nazwie Super City Block Oil Free Daily Face Protector marki Clinique. On ma swoją osobną recenzję na blogu, więc go Wam podlinkuję, jeżeli będziecie miały ochotę na jego temat dowiedzieć się więcej. Natomiast jest to filtr, który, tak jak nazwa mówi, jest oil free, czyli beztłuszczowy, więc nie zapycha naszej cery. Powiedziałabym, że jest za ciężki do skóry tłuste. Jeżeli mocno Wam się skóra przytłuszcza, to on faktycznie może być za ciężki i makijaż może się troszkę gorzej na nim trzymać niż zazwyczaj, niż przy stosowaniu innego, lżejszego kremu z filtrem. Ale z kolei, jeżeli, tak jak ja, macie skórę normalną, skórę tłustej, ale przez stosowanie kwasów, czy jakichś innych produktów, czy jakiejś kuracji, czy jakichś tabletek, czegokolwiek, co w Waszym organizmie aktualnie się dzieje, jeżeli przez to Wasza skóra jest przesuszona i nie chcecie czegoś takiego bardzo, bardzo tłustego, ale nie chcecie też czegoś lekkiego, bo potrzebujecie jednocześnie takiej w miarę nie bardzo gęstej konsystencji, ale i mocnego namierzenia, to ten krem możecie stosować solo zamiast Waszej porannej pielęgnacji, więc też to skraca czas tutaj naszego działania. Także ja z tego kremu byłam bardzo, bardzo zadowolona. Tutaj na jego niekorzyść przemawia tak naprawdę jedynie cena i jego wygląd wewnętrzny. Już Wam tego nie pokażę, ale to po prostu wygląda jak zważone ciasto na naleśniki, on ma takie grudki. Nie świadczy to absolutnie o tym, że krem jest stary, czy że jest jakiś zepsuty, po prostu on już tak marzy, taki beżowy jakiś glut z niego wyskakuje i to wygląda średnio. Natomiast cena 80 zł w Sephorze. Oczywiście korzystając ze zniżki 20%, no to mamy 60 zł z kawałkiem. Nie jest to najtańszy produkt, ale ja byłam z niego bardzo zadowolona, też tam długo mi starczył i myślę, że sięgnę po niego w przyszłości. I jeżeli nie macie skóry tłustej, a potrzebujecie czegoś takiego do jej nawilżenia, czegoś, co dobrze nawilża, jednocześnie nie będzie bardzo gęste i ciężkie, to ten Clinique się sprawdzi. Kolejny produkt, właściwie na sam koniec przygotowałam dla Was dwa produkty tej samej marki, jest to La Roche-Posay. I tutaj mam krem, który jest bardzo dobry, ale nie podoba mi się to, że nie spełnia obecność producenta. I ja, wiecie, że zawsze producentów rozliczam i ja nie lubię, jak ktoś po prostu pisze na opakowaniu farmazony, to się nie sprawdza. Natomiast nie chcę, żebyście pomyśleli sobie w ten sposób tą moją wypowiedź odebrali, że jest to słaby produkt i ten filtr nie działa, czy źle działa, bo w mojej ocenie filtry marki La Roche-Posay należą do jednych z lepszych, jeżeli nawet nie najlepszych pod względem ochrony. To są produkty tak przetestowane, naprawdę tam duże nakłady finansowe za tym stoją i są to produkty doskonale przetestowane, przeanalizowane, więc ja wierzę, że one działają doskonale. Nigdy te filtry mnie nie zawiodły pod względem ochrony przeciwsłonecznej, a ja mam cerę bardzo, bardzo jasną, bardzo wrażliwą na słońce i one się u mnie sprawdzają doskonale. Natomiast jeżeli ja kupuję filtr, na którym jest napisane aksamitny krem do twarzy, aksamitna i nawilżająca konsystencja, nie lepi się, nie jest tłusta, przeciw białym śladom. Jeżeli na opakowaniu jak byk jest napisane przeciw białym śladom, to ja się spodziewam, że jeżeli ja czy mój mężczyzna nałożymy ten krem na twarz, to tych białych śladów nie będzie. I o ile u mnie to jeszcze, ja mam tak jasną karnację normalnie bez samopalacza, że to jakoś przejdzie. Nawet tą tłustą, lepiącą konsystencję się też jestem w stanie przeżyć, jeżeli nie nakładam później makijażu. A makijaż z nią noszę tak stosunkowo bym powiedziała rzadko. Ostatnio nie malowałam się kilka dni z rzędu, jak się miałam pomalować, to byłam nieszczęśliwa, że się muszę pomalować, więc coś się w głowie przystawiało. Natomiast jeżeli on ma dużo ciemniejszą karnację ode mnie, jeżeli on się nasmaruje tym filtrem i ma po prostu biało-żółtą, jasną maskę odcinającą się od opalonej reszty ciała, no to wygląda to dosyć komicznie, więc no gdybym wiedziała, że tak to jest, gdyby tutaj tego nie było napisane, że przeciw białym śladom, to ja bym kupiła inny filtr, bo właśnie tak się domyślałam, że jak jest aksamitny krem i wiecie, i mocno chroni, to 50+, więc największa, najwyższa możliwa ochrona w
Unii Europejskiej, no to, że to jednak będzie bielić i faktycznie bieli. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, jeżeli chodzi o stosowanie do ekstremalnie suchej, przesuszonej, wrażliwej, uwrażliwionej, alergicznej cery, jasnej, nie przeszkadza Wam gęsta konsystencja, to, że ten produkt super nawilża i to może być nawet dla Was plusem, to ten produkt mogę polecić. Natomiast my będziemy go z przyjemnością stosować na urlopie, kiedy nam generalnie będzie wisieć, czy mamy białe twarze, czy tam żółte, czy cokolwiek. Natomiast do takiego codziennego stosowania dla mnie on nie jest, a on go też nie chce stosować, więc po prostu zużyjemy go na urlopie, co tak jak mówię, nie zmienia faktu, że ten produkt doskonale nawilża i bardzo, bardzo dobrze chroni skórę, więc bym go polecała do skór bardzo jasnych, suchych, wrażliwych, sprawdzi się doskonale. Natomiast to coś, co ja sprawiłam sobie z myślą o moim urlopie, chociaż nie tylko urlopie, bo mam to na przykład na twarzy dzisiaj, miałam też wczoraj, jest to dla mnie nowe opakowanie produktu, który miałam już, kurczę, to chyba było ze 2 lata temu, może nawet 3 lata temu. Teraz ma nowe opakowanie, ale skład jest, nie wiem czy identyczny, ale z tego co pamiętam, bardzo podobny, a uczucie na twarzy jest identyczne, więc ja się wypowiadam jakby za ten produkt, który już znam. Jest to również z tej serii Antelios XL. Jest to fluid barwiący do twarzy, do skóry wrażliwej, na działanie słońca, bezzapachowy, bez parabenów, wodoodporny. Jest to fluid taki ultra lekki, ale barwiony, choć też bym nie chciała, abyście pomylili go przeze mnie z jakimś fluidem do twarzy, bo jak zaraz zobaczycie, to jest produkt, który po prostu się rozsmarowuje i nie zostawia na naszej skórze praktycznie żadnej warstwy. Kolor delikatnie tylko się zmienia na nieco ciemniejszy, natomiast on nie działa tak jak przysłowiowy fluid, tak jak krem BB czy nawet krem tonujący, bo on, jak widzicie, no krycia nie ma praktycznie żadnego, jedyne tyle, że zmienia się kolor naszej twarzy. Więc jeżeli ja mam ciało nasmarowane samoopalaczem i nie chcę stosować czegoś, co mi zostawi biało-żółtą maskę na twarzy, to wtedy taki produkt będzie idealny. Ja go teraz też mam na twarzy, miałam go też wczoraj i przez najbliższe dni myślę, że tak, wiecie, no to on się tak szybko wchłania i zaraz można aplikować korektor i puder i bronzer, że nawet odstawiłam teraz podkład, bo on jest tak przyjemny w użyciu, tak szybko z jego użyciem wykonuje się makijaż, że po prostu nie chce mi się z innymi rzeczami bawić. Także jestem z tego produktu bardzo zadowolona, podejrzewam, że największą uciechę będę miała z niego na urlopie, ale też takie dni, kiedy w ogóle się nie maluję, a chcę mieć jakiś filtr, jakieś zabezpieczenie na twarzy, to jest produkt doskonały. Jaki minus mają te dwa filtry? Oczywiście taki, że są to produkty drogie, w zależności od apteki, w jakiej kupujemy. Ja kupiłam ten, już mam dawno, kupiłam w jakiejś promocji w całkiem fajnej cenie, bo kosztował poniżej 50 zł, gdzie te filtry normalnie kosztują 65-70 nawet. A ten kupiłam kilka dni temu w Superfan, korzystając z takiej, no ciężko mówić, promocji, bo on nie miał ceny obniżonej, a z takiej fajnej okazji, o której pisałam Wam już na blogu, więc zobaczycie na blogu, jakie mam filtry do pielęgnacji ciała, bo teraz już o pielęgnacji ciała i o filtrach do pielęgnacji ciała mówić nie będę, bo byśmy tutaj jakąś po prostu epopeję razem stworzyli. Dajcie znać, po jakie Wy filtry do twarzy sięgacie. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś propozycje, może macie jakieś swoich ulubieńców, o których mogłabym poczytać. No i co? To tyle. Życzę Wam przyjemnego weekendu. Widzimy się niedługo w tym filmiku. Pa, pa!